że dzisiaj Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Ojciec Dominikanin tydzień temu mówił, że starość zaczyna się wtedy, kiedy się więcej rzeczy nie chce, jak chce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękczynna, prosimy o Boże łaski, opiekę Matki Najświętszej z racji 16 urodzin Michała i 44 urodzin Tomasza Kania. Przeprosimy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynieniem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Świętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Postępując, nauczyłeś lud swój.
swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi i wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto słowo Boże. Pozwólcie obojgu rójść aż do żniwa. W czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast, powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo Pańskie. Zgrozo mnie przejmuje problem wychowania. Samo wychowanie, na ile ja będę zdolny siebie kształtować jeszcze, ale i tego, jak ci, którzy są rodzicami, dali życie. Taka zainspirowało mnie to, że były teraz oaza, była właściwie to kościół domowy. Taka dziewczynka odeszła od rozmawiających, to młodzi ludzie są. Zainteresowała się wyrwą, która jest przy kościele i zaczęła między innymi rzucać kostki
które wisiały w powietrzu. Więc wczoraj zwróciłem uwagę na to, że rzeczywiście jest to odpowiada niebezpieczne miejsce. Ona mnie zainspirowała, więc porwałem się za taczkę, chociaż niektórzy mówili, że nie dam rady. Mówię, dam radę. Wytargałem 10 taczek żwiru, żeby zasypać, położyć. Czyli ona mnie zainspirowała, dziecko. Ale tu działałem zgodnie z zasadą, mówiono, nie, no trzeba poprosić. Ja nie będę prosił i nikt będzie głuchy, bo to przykre jest. Tylko mówię, działam zgodnie z zasadą, którą Gałczyński napisał, dymiący piecyk. Otóż jest dymiący piecyk i chór Polaków narzeka. Aj, co to zrobić, co to zrobić? Piecyk dymi i dymi, jesteśmy politycznymi warunkami wyniszczeni. Modlą się Polacy o to, żeby cud stał się, żeby piecyk przestał dymić. I przychodzi ta postać z Dziętarczyku, zielona gęś, osiołek Porfirion. Wyczyścił piecyk przestał dymić. Polacy mówią, cud, cud, biją w dzwony. Ale ten osiołek Porfirion to gość podejrzany. Wszyscy biją Porfiriona. Kurtyna. Po prostu trzeba spełniać tu i teraz swój obowiązek, nie patrząc na tych. Natomiast ci, którzy mówią, nie dasz rady, nigdy, brak zgody, dam radę. Także gdy będziemy słyszeć tych, którzy mówią, a nie, to ci się nie uda, nie będziesz mógł. Brak zgody, brak akceptacji. Także mówią, że można zmienić bieg rzeki, można góry przebijać tunelami, a człowieka nie zmienisz. Chyba że zadziała największa energia, energia miłości. Ani groźba, ani prośba. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pożerany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znamiona pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pan Jezus w dzisiejszym słowie do nas skierowanym precyzyjnie opisuje drogę wiary, jej dynamizm oraz czekające na nas niebezpieczeństwa. Na tę drogę prosimy o Jego pomoc, aby Kościół katolicki, Ojciec Święty, siany ziarno Ewangelii, Ciebie prosimy, aby nasi dziadkowie i wszyscy seniorzy cieszyli się opieką Bożą, radością i wiarą, także optymizmem swoje siły, że mogą jeszcze. Ciebie prosimy, modlmy się, aby rolnicy zebrali plony, także dla nas wszystkich potrzebne,
mimo zapewnień, że już jest dosyć zboża. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Się polecają dziękczynienia, prośby o łaski Boże, opiekę Matki Najświętszej z racji 16 urodzin Michała, 44 urodzin Tomasza Kania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Tobie, Panie, powierzamy nasze troski, pragnienia. Ufamy, że wysłuchasz, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Przez Niego, Twój Majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Aniołów zastępów. Zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał, zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie śpiewając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej,
nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia, kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufam, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i nam daj udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielani się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybacz nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. I Pański zawsze będzie z Wami. I przepraszmy sobie znak pokoju.
Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmuje się Najświętszym Sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nauki i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg obronić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Boże niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skutek dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Proszę usiąść. Ogłoszenia są z dzisiejszej niedzieli następujące. Modlimy się przyszłą niedzielę. Ja cnię od 8 za święta będzie Krzysztofa Zaleśnego, też 9 rocznicę. W tym tygodniu liturgicznie jest parę wspomnień takich, mianowicie w poniedziałek świętej Kingi, potem świętego Jakuba Apostoła, a także łączy się to święty Krzysztof, czyli modlimy się za kierowców i kierownicę, czyli kierowniczki można powiedzieć. Święty Jakub, to jest do grona 12 apostołów, jest patronem pielgrzymów, a właściwie patronem wszystkich, którzy podejmują drogę do świętości. On nas prowadzi do życia wiecznego. To słynna droga Santa Compostela, świętego Jakuba. Potem świętych rodziców, VI w środę, Joachima i Anny. Rodzice Najświętszej Marii Panny poznali trud codzienności wychowania. Straszna rzecz, straszne zadanie, wychować tą istotę nową, narodzoną. Także z tych wspomnień, które mają miejsce. Czwartek świętego Joachima jest oddzielnie, także wspomnienie jest. I ciekawa rzecz, że 28, tu mamy nad formularz, chyba znany, świętego Charbela MacLufa, prezbitera, który w Libanie się urodził. Ciekawa rzecz, po zakończeniu litwinocji i tak dalej. Przez 16 lat żył, modlił się, pracował w klasztorze Anaya, przeniósł Eremu świętego Piotra Eren, czyli to jest tak pustelnia. Życie pustelnicze, wiele godzin spędzał adoracją świętego sakramentu. Święty Charbel zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia 1898, tego roku pielgrzymują tysiące ludzi. Jeden z księży mówił, że jadąc tą trasą, którą ja też ją znam, to jest trasa, jak się jedzie, się chce wyjechać na Bratysławę, później tam na Wiedeń, mówi, że zasnąłem naprawdę, zasnąłem. Obudziłem się i widzę, że to jest dosyć prosta trasa, bo słyszałem tu sterowało, że ja przejechałem 16 km. Że miał właśnie jego szarbę. Mówi, że on trzymał kierownicę, bo miał właśnie ten kult. 16 km przejechał. Tak. I to jest znaczy. A mówi, że modlił się właśnie do niego. Zawsze. Pozostałe ogłoszenia, to jest zapowiedź przedmałżeńska formalnie, to jest tak się mówi, pierwsza Rafał Margol, kawaler z parafii Tylesza, Aleksandra Łącka, Panna Strzyżowic, parafia Chrystusa Króla. Nie wiem, czy Państwo wiecie, gdzie są Krzyżowice. Nie. Ładna nazwa, Krzyżowice. Niech im tam się darzy, nie tylko formalnie, ale też i wesnowo, zanim modli. Wyzwanie duże, naprawdę, oby się wiodło. Kiedyś mówiono, że jeżeli ktoś podejmował decyzję, była nieprzyjemna, oświadczył się kawaler, on chłopak jej, że osiągnęli tak zwany wiek, co słowo, które nie służyłem, wiek zdatny. Piękne słowo, osiągnęli wiek zdatny. Czyli są zdatni już do zadbawicia małżeństwa. Oby tak było, żeby to razem. Legion w tym tygodniu także po
poświęcenie pojazdów, to tu pisze za tydzień, przy okazji puszka dla ceremisyjne, na te pojazdy. I także będzie pielgrzymka na Jasnogórę, to zapisy z parafii świętego Józefa w Tomaszowie na to zamojską pielgrzymkę do Częstochowy. To jeszcze pomógł mi się ze zmarłych wrócić się dnia, więc bardzo zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie, raczej być Panie. A światłość wiekuista niechaj mi świeci nam. Za Piotra, Bronisławę, Marię, Magdalenę, Bazylego, Zgodnie Sierpcu, Prawę, Józefa, Antoniego, Zofię, Pała, Czesława, Mieszkibu, Marię, Pawła, Zgodnie Greszta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie raczej dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Za Zofię, Bronisława, Jana, Stanisława, Przykuł, Panie Lewo, Zyspawa, Krawczyk. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Odpoczywanie raczej dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na mnie. Wacława, Skibę, Kazimierza, Jana, Stanisława, Czesława, Ryszarda, Barbarę, Bożysława, Katarzynę, Pakulę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Odpoczywanie raczej dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Troszkę mam pecha, bo mi krasnobrody Andrzej Rybiński. Chciałem posłuchać ten głos jego. A niestety o 19 miał obowiązki, nie usłyszę Pana, nie zobaczę. Ale kto wie, to może przykład naprawdę głosu. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki.